Organizując to wydarzenie, staraliśmy się w Łódzkie wpisać etos dzisiejszych sił zbrojnych w taki ciąg pokoleń, prawda? Spojrzeć z perspektywy naszej historii, naszej tradycji, stąd tak liczny udział grup rekonstrukcyjnych, bo Państwo zauważyli, że mieliśmy rycerzy, prawda, ziemi sieradzkiej, i husarzy, i ułanów przedwrześniowych. No to chodzi o to, żeby wskazać przede wszystkim, jak silne były zawsze związki społeczeństwa polskiego z siłami zbrojnymi, niezależnie od epoki, w którym im przyszło żyć. To jest tak naprawdę formacja, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa, która skupia ze sobą dwie pasje, czyli jeździectwo, czyli jazda konna, plus taką miłość do historii z okresu II wojny światowej. W ten sposób powstał taki mały twór, takie małe dziecko, czyli połączenie jeździectwa z historią. Dlatego też kultywujemy tradycję oddziału Majora Hubala. Dlaczego Hubal? No, jest to taka troszeczkę zapomniana postać, a bardzo ważna. Nasza siedziba znajduje się w gminie Poświętne, tuż przy Szańcu w Anielinie, właśnie w miejscu, gdzie zginął major Henryk Dobrzański. Stąd zainteresowaliśmy się tą właśnie postacią. Halo, halo, czy nas słyszycie? To nasz ostatni komunikat. Dziś oddziały niemieckie wkroczyły do Warszawy. Braterskie pozdrowienie przesyłamy żołnierzom polskim walczącym na Helu i wszystkim walczącym, gdziekolwiek się jeszcze znajdują. Jeszcze Polska nie zginęła. Niech żyje Polska! Tu dzisiaj na to wydarzenie udało mi się przywieźć 7 pojazdów, które przede wszystkim nawiązują historycznie do września 1939 roku, a więc dwie polskie tankietki i motocykl Sokół 1000. To jest najlepszy komplet, jaki możemy sobie wyobrazić. Wszystkie pojazdy są własnością mojej placówki muzealnej, gdzie no, jest około 100 pojazdów historycznych. Wybrałem te oczywiście najlepsze, najciekawsze, które znakomicie tutaj tłumaczą się z tym dzisiejszym świętem. Nie pokazuję oczywiście pojazdów ani rosyjskich, ani niemieckich. Mam satysfakcję, że ta wrześniowa jakby ekspozycja, czyli te dwie polskie tankietki i motocykl Sokół 1000 zwraca szczególną uwagę. Obserwuję dużą ilość osób robiących fotografie, zaskoczonych, że takie przedmioty można tutaj zobaczyć. Przygotowania do organizacji tego pikniku, a właściwie dwudniowego wydarzenia, ponieważ wczoraj mieliśmy przemarsz ulicą Piotrkowską, zarówno wojska, jak i grup rekonstrukcyjnych, trwało około 2 miesięcy. Takim gwoździem dzisiejszego naszego wydarzenia był skok spadochronowy. 3 skoczków wylądowało na płycie stadionu na starcie w Łodzi.
Husaria istniała przez 3 stulecia w Polsce. Na swoim koncie zanotowała całą listę spektakularnych sukcesów. Niestety mało znanych, ale dzięki takim ludziom jak my mamy nadzieję, że będą one coraz bardziej znane. Podstawową bronią husarza była kopia. Długość dochodziła do 6 metrów, a nawet więcej niż 6 metrów. Chodziło o to, żeby uderzyć przeciwnika, zanim przeciwnik uderzy, dosięgnie swoją bronią husarza lub też jego rumaka. Taką oto kopią jednorazowego użytku, bo kopia łamała się przy uderzeniu przeciwnika, czasami udawało się przebić nawet kilku przeciwników naraz. Kiedy skruszono kopię, husarz sięgał po broń, którą woził na swoim koniu, czyli pałasz lub koncerz. W tłoku używał szabel. Uzbrojenie ochrony husarza składało się z napierśnika, obojczyka, naramienników. Były różne warianty. Czasami były karwasze, czasami były rękawy kolcze. Plecy były czasami chronione przez napleczniki. O, ja mam taki naplecznik. Albo, żeby było lżej, przez takie tarczki, tylko metalowe, tak zwane umba. Husarze zarzucali na siebie skóry dzikich zwierząt. Z jednej strony po to, żeby chronić się przed wilgocią, żeby chronić zbroję przed wilgocią i przed słońcem, bo taka blacha niestety, ale się mocno nagrzewa. Z drugiej strony, żeby lepiej się prezentować, bardziej przerażająco. Na głowę zakładano szyszaki, może załóż, zaprezentujemy, jak to wygląda. Szyszak w przeciwieństwie do średniowiecznych czy wczesno-XVI-wiecznych hełmów miał odsłoniętą tą część przednią. Na czas bitwy przekładał. Przekładał na dół. Tak. Przytrzymaj jeszcze, jeszcze. Tak się musieli trochę. Husarze mieli wiele pachołków do pomocy, muszę Państwu powiedzieć. Jeden taki człowiek miał do pomocy nawet 3-4 ludzi. Także nie było to tak, że się sam szarpał z tym wszystkim. Pachołkowie przygotowywali mu konia, gotowali strawę, podprowadzali wszystko, podprowadzali konia do bitwy, podawali broń, a husarz, ryzykując własnym życiem oraz kieszenią, szedł z tym wszystkim do walki. O, i teraz mamy nosa w pozycji bojowej, czyli zasłaniający nos, stąd nosal, ale mając pełen obraz, tak, pole widzenia. Cóż my tu jeszcze mamy? No oczywiście przy boku wisiała szabla, którą używano w ten sposób, że cięto przede wszystkim po rękach, po dłoniach przeciwnika, po to, żeby idący z tyłu mogli ich dobić. Kultura sarmacka wzorowała się również na sztuce perskiej. Można powiedzieć, że najbardziej bogate rzędy były przyozdabiane sztuczkami wykonanymi, odlewanymi, repulsowanymi ze srebra. Bardzo często były tak zwane pozłociste, czyli złocone. Srebro było złocone metodą ogniową, rtęciową, dosyć grubo złota było nakładane, więc taki rząd przede wszystkim w przeciwieństwie jak tutaj do mosiądzu, chociaż mosiądz też był w biedniejszych wersjach stosowany, nie działał. Oprócz tego stosowano również wielokrotnie półszlachetne i szlachetne kamienie, które tworzyły naprawdę wspaniałe zjawisko ornamentacyjne tych uprzęży, a jednocześnie były bardzo drogie. No, każdy szlachcic po prostu, jak to było, postaw się, a zastaw się, chciał mieć piękniejszego konia, piękniejszy żupan, piękniejsze rzędy, tak? To wyglądało naprawdę cudownie, pięknie. Możemy w nielicznych ilościach te nasze rzeczy z tego XVI, XVII, XVIII wieku oglądać w muzeach polskich, w muzeach szwedzkich, rosyjskich. Większość jednak, trzeba sobie powiedzieć, że tych siodeł, tego wszystkiego, co tworzyło ten piękny wizerunek husarii, zostało w dobie XVIII wieku oraz XIX wieku rozgrabione, przerobione i zniszczone.